oczekiwaniu na kanonizację. Rozmowy o świętym. Pragnę serdecznie przywitać księdza prymasa w naszym studiu telewizyjnym niedzieli. Ksiądz prymas już był u nas jeszcze jako nuncjusz apostolski w Polsce, a dzisiaj jako prymas Polski jest przez nas serdecznie witany, przyjmowany. Wiemy, że jest dla nas bardzo przyjazny. A dzisiejsze spotkanie to bardzo ważna okoliczność, ponieważ zbliżamy się do daty kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II. No, prymas jako pracownik watykański był bardzo blisko Ojca Świętego i właśnie mógł zauważyć wiele rzeczy pięknych w życiu tego wspaniałego człowieka. Przygotowujemy program, który będzie mówił o świętości Jana Pawła II. W życiu papieża było bardzo wiele okoliczności, gdy ksiądz prymas, jako jeszcze wtedy bardzo młody ksiądz, służył Ojcu Świętemu. Czy można by dzisiaj powiedzieć, czy ksiądz prymas sobie przypomina właśnie jakieś takie momenty, które świadczyły, że Jan Paweł II to człowiek bardzo złączony, związany z Bogiem. Właśnie, to może opowiem taki epizod, który bardzo utkwił mi w pamięci jeszcze jako student w Papieskim Instytucie Polskim w Rzymie. To była ostatnia sesja Soboru Watykańskiego II, kiedy Jan Paweł II, a w owym czasie arcybiskup krakowski, przyjechał na sesję Soboru i w czasie jednego popołudnia był telefon w instytucie. Byśmy tak tam byli porozmieszczani, że nie było telefonów w poszczególnych pokojach, tylko na korytarzu. Kto usłyszał pierwszy telefon i chciał zrobić jakiś dobry uczynek, no to podszedł i odpowiadał i wołał, czy powiadamiał tę osobę, do której ten telefon był skierowany. Tak się stało jednego dnia właśnie w godzinach popołudniowych, kiedy ja pracowałem tam w swoim pokoiku i był telefon na tym trzecim piętrze, gdzie myśmy mieszkali, a ojcowie soboru mieszkali na drugim. Był to człowiek, który mówił po polsku. Przypuszczam, aczkolwiek tego nie sprawdzałem, że pewnie był to ten pan Jerzy Kluger i mówi, czy ja mógłbym rozmawiać z księdzem arcybiskupem Wojtyło. Ja odpowiedziałem, ale proszę pana, muszę zejść na drugie piętro, bo tutaj nie ma przełącznika, trzeba poprosić. I szybko pobiegłem na to drugie piętro, tam gdzie mieszkał właśnie ojciec soboru, energicznie zastukałem do drzwi i nie czekając na odpowiedź wchodzę, co później tak miałem pewien wyrzut, że było to zbyt emocjonalne i szybkie, ale patrzę, a tenże człowiek klęczy na posadzce, na biurku ma rozłożony brewiarz i modli się. Ten obraz arcybiskupa krakowskiego pozostał mi zapisany bardzo w pamięci. Powiadomiłem, przeprosiłem, że przeszkodziłem, ale mówi, jest telefon. Mówi, ja zaraz pójdę. To taki przykład dla mnie, do którego często wracam, zwłaszcza do tego obrazu modlącego się
na kolanach przy biurku, a proszę pamiętać, tam nie było żadnych wyścielanych, powiedzmy, klęczników, tylko posadzka i tam modlił się ten, który dzisiaj jest wynoszony do chwały ołtarzy, nie tylko jako błogosławiony, ale jako święty. Później cały szereg innych epizodów, które wspominam z największą, powiedzmy, przyjemnością, jeżeli tak można powiedzieć. Proszę pamiętać, kiedy został wybrany papieżem, ja pracowałem w ten czas w kongregacji sakramentów. 18 października 1978 roku otrzymałem przez mojego przełożonego sekretarza tej kongregacji wiadomość, że mam się przenieść do sekretariatu stanu, bo Ojciec Święty prosi o to, żeby tam tworzyć sekcję polską. I oczywiście rozmawiałem z Ojcem Świętym, zadania były jasne, korespondencja ogromna, wielka ilość. I to, co mnie uderzyło, mianowicie papież pisał swoje teksty w języku polskim. Pisał ołówkiem albo długopisem. I kiedy myśmy to otrzymywali, najpierw przez 2 tygodnie byłem sam, później doszedł ksiądz Tadeusz Rakoczy i razem z rodzinami tam współpracowali. To, co dla mnie było zadziwiające i chciałem jakiegoś wyjaśnienia. Otóż okazało się, że Ojciec Święty nie numerował stron. Pierwsze, drugie, trzecia, czwarta strona, tylko na pierwszej stronie, po prawej stronie u góry, było napisane Totus Tuus i cały tekst w języku polskim napisany, na drugiej stronie Ego Sum, na trzeciej stronie Et Omnia Mea, na czwartej Tua Sunt. Czyli kiedy to zostało odkryte, po prostu może dla innych to nie było odkrycie. Dla mnie to było odkrycie. On zamieniał swoją pracę w modlitwie. Tutaj to hasło benedyktyńskie Ora et Labora było w realizacji praktycznej bardzo ewidentne. Nie chwalił się tym, ale kiedy ja później zapytałem Ojcze Święty, ale to takie wymowne dla mnie obrazowe przedstawienie tego, a mówi to takie przyzwyczajenie z młodości. Tak mi to wytłumaczył i z uśmiechem odpowiedział mi na moje pytanie, a dla mnie to było bardzo pouczające. Ten papież był człowiekiem, który swoją świętością się nie reklamował, nie ukazywał jej ostentacyjnie. On był autentyczny. To się wyrażało w sposobie jego bycia, a kiedy uklęknął, to widać było, że kończy się dla niego ta przestrzeń codziennego bytowania, czasem rozmowy bardzo takiej luźnej. Zatapiał się w modlitwę i to było budujące. Wystarczyło spojrzeć na jego skupienie modlitewne w kaplicy, w której był. Wiele takich różnych epizodów można by tu przetaczać. Pamiętam, kiedy, jeżeli jeszcze można dać takie pewne wspomnienie, mianowicie, kiedy wybuchł stan wojenny, to była taka panika. No, my się dowiadujemy, że w Polsce został ogłoszony stan wojenny, próbujemy dzwonić, nigdzie ani żadnego kontaktu, ani wiadomości poza oficjalnymi, nie ma z rodziną, z przyjaciółmi żadnego kontaktu. Ojciec Święty zaprosił na kolację, no i pyta się, co słychać. No więc my wszyscy tak trochę emocjonalnie rozkojarzeni, bo to wyjątkowa sytuacja. Ojciec ze spokojem słuchał. Przyszliśmy później na wysokość kaplicy. Papież mówi, musimy się modlić i czekać na znak. I poszedł do kaplicy modlić się, a myśmy w ten sposób troszeczkę
umocowani na duchu, poszli do swoich obowiązków i czekaliśmy na ten znak. Więc to są takie małe fragmenty, o których może mało się mówi, ale to były dla mnie wymowne znaki, które znalazły potwierdzenie w sposobie bycia, w sposobie odnoszenia się do człowieka. Z jaką cierpliwością on słuchał. Nigdy nie słyszałem z ust Ojca Świętego jakiejś oceny negatywnej człowieka. Mówił o czynach, mówił o sytuacjach takich, które są bolesne, ale proszę zwrócić uwagę, że kiedy był stan wojenny w Polsce, no dosyć długo trwający, papież wszystko to, co uważał za rzeczy czy wydarzenia, które powinny wrócić do normalności i to, co zaistniało, wyrażał w modlitwie po audiencji środowej na zakończenie. Myśmy to opublikowali później w formie takiej broszury modlitewnej. Tam można odczytać całą głębię myśli i postawy wewnętrznej Ojca Świętego do sytuacji politycznej w Polsce, do osób, których nigdy nie wymieniał, ale jak na nich patrzył, jak się za nich modlił, a nigdy nie rzucał słów nieodpowiedzialnych, czy też powiedziałbym dotkliwych dla kogokolwiek. To są takie małe spostrzeżenia, o których, jak powiedziałem wcześniej, mało się mówi, ale warto o tym pamiętać, bo w tych małych rzeczach wyrażała się wielkość i świętość tej osoby. Ojciec Święty czasami pewnie podejmował jakieś intencje przy różnych okolicznościach, czy ksiądz prymas sobie przypomina, o co najwięcej Ojciec Święty się modlił? Ojciec Święty modlił się przede wszystkim we wszystkich intencjach, bo trzeba zwrócić uwagę na to, że w tej kaplicy prywatnej, w której odprawiał codziennie mszę świętą, jeśli nie wyjeżdżał poza miasto, czy do parafii, które wyjeżdżał, czy też poza Rzym, czy poza Italię, tam gromadziły się masa różnych intencji, które mu zostały, były przenoszone. On je wszystkie obejmował swoją modlitwą, prosił, żeby to zostawić i modlił się w tych intencjach. Natomiast kochał ojczyznę, gdy chodzi o sprawy Polski, to przede wszystkim bardzo mu zależało na tym, ażeby w Polsce przykazanie miłości Boga i bliźniego na miarę zdolności percepcyjnych ludzi było realizowane, żeby problem sprawiedliwości społecznej był respektowany. Znalazło to swój wyraz ogromny i bardzo przejrzysty, nie tylko w pierwszej encyklice Redemptor Hominis, ale także w encyklikach społecznych, które napisał. Tam były te tematy, które były i tematem jego modlitwy, i troski, i starań wielorakich, które znalazły także później praktyczną realizację, z której osobiście jestem ogromnie zadowolony, bo papież miał przeogromną siłę modlitwy. Jego modlitwa miała ogromną moc, o czym mogłem sam się przekonać, kiedy otrzymałem od niego wiadomość, że mam jechać do Polski jako nuncjusz. Powiedziałem: Ojcze Święty, to przecież dla mnie są Himalaje. A papież mówi: tak, mówi, ty znasz trochę Kościół w Polsce, sytuację w ojczyźnie, trochę znasz Kurię Rzymską. W Polsce nie było przez 50 lat co najmniej nuncjusza. Tam trzeba instytucje nuncjatury wprowadzać łagodnie i trzeba pracować. Ja się będę modlił, ty tam będziesz to spełniał, co jest w programie zarysowane, i zobaczysz, że coś z tego wyjdzie. I muszę powiedzieć, że miałem ewidentne przykłady mocy modlitewnej Jana Pawła II. Ojciec Święty bardzo lubił
i cenił możliwość spotkania ludzi chorych i cierpiących. Czy ksiądz prymas pamięta takie spotkania? Tych spotkań było bardzo dużo, ale ja mogę tutaj zwrócić uwagę na jego spotkania w czasie podróży zagranicznych. To było bardzo wymowne. Przy każdej podróży zagranicznej, w jakimkolwiek kraju był, musiało być w programie spotkanie z chorymi. I ta jego osobowość, troskliwość, która się wyrażała i szacunek, który się wyrażał w tym personalizmie, który wykładał jako pewien kierunek filozoficzny, ale w realizacji praktycznej znajdowało to swój obraz. W każdym człowieku, czy pełnosprawnym, czy niepełnosprawnym, widział niepowtarzalny podmiot dzieła stworzenia Bożego i w jakim sposób doceniał to, dawał temu wyraz. Wzruszające były właśnie jego spotkania z każdym chorym, do którego się zbliżał. I to nie było rutynowe jakieś przejście, jak to często się zdarza, tylko wnikał poprzez swój wnikliwy wzrok w tą osobę, w ten rodzaj jego cierpienia, w tą jego niepełnosprawność i swoim gestem, swoim błogosławieństwem, swoim włożeniem rąk chciał wyrazić to, co najbardziej czuł, miłość do tego człowieka, który nawet w tej formie niepełnosprawnej jest dziełem rąk Bożych, który jest stworzycielem nieba i ziemi, czasu i wieczności. Czasami niektórzy ze znajomych ludzi, którzy znali jeszcze kardynała Wojtyłę jako księża czy biskupi krakowscy, padały słowa, że Ojciec Święty jest taki jakiś zatopiony w modlitwie, że po prostu jest to jakaś mistyka. Czy ksiądz prymas zauważył tą duszę mistyczną Jana Pawła? Dało się to zauważyć. Oczywiście każde jego modlitewne, powiedzmy, klęczenie, czy a na ogół właśnie widziałem go na klęczkach. Oczywiście przy mszy świętej, kiedy odprawiał, no to w postawie stojącej, ale czy kiedy odmawiał różaniec, czy kiedy adorował Najświętszy Sakrament, czy odprawiał drogę krzyżową, to nie była rutyna, to była głębia przeżycia wewnętrznego i jak gdyby dialog bezpośredni przy każdej na przykład stacji drogi krzyżowej utożsamiał się z tym momentem cierpienia Jezusa Chrystusa, który przeżywał w każdy piątek odprawiając drogę krzyżową. Natomiast były momenty takie, o których ja nie chcę tutaj za wiele mówić, dlatego że najwięcej mogliby powiedzieć świadkowie naoczni, ale były momenty, kiedy zapadał w taki moment modlitewny, leżenia krzyżem i ten czas było najstosowniejszą rzeczą zostawić go w spokoju, nie przeszkadzać mu w tym sposobie i dialogu z Bogiem i w tej postawie tego, który tak jak w czasie święceń kapłańskich krzyżem leżał przed przyjęciem tego posłannictwa i tego sakramentu, tak były takie momenty także w jego posłudze, także Piotrowej, o którym tak tylko marginalnie mówię, ale to są już bardzo intymne jego przeżycia dialogu z Panem Bogiem, o której najwięcej mógłby sam powiedzieć, gdyby mógł nam wypowiedzieć do głębi to, co w ten czas czuł i co przeżywał. Ale przecież Ojciec Święty, jak mówią, był człowiekiem radosnym.
potrafił się śmiać i to mocno, rozmawiać, cieszyć się tym, co go otaczało. Słuchał także chętnie dowcipów, jak ksiądz prymas dobrze wie. Czy to także może być komponentą tego, że mówimy, że to będzie ogłoszony święty? Nie, dla Ojca Świętego świętość to nie jest jakiś smutek, to jest jakaś udręka, to jest bycie na co dzień w kontakcie z Panem Bogiem, życia według przekazania miłości Boga i bliźniego i w radości ducha, a nie w jakimś cierpiętnictwie, jak to czasem niektórzy sobie wyobrażają, że świętość polega na jakimś tylko biczowaniu się. Ojciec Święty tego rodzaju formy pokutne sobie zadawał także poprzez różnego rodzaju dyscyplinę, którą sobie, powiedzmy, narzucał dyskretnie, ale był człowiekiem radosnym, dlatego że dialog z Panem Bogiem, otwartość, to co powiedział w pierwszej swojej homilii na inauguracji pontyfikatu 22 października 1978 roku, że nie lękajmy się Chrystusa, otwórzmy przed Nim przestrzenie najpierw swojej osobowości, bo On najlepiej wie, co jest w człowieku i tylko On o tym wie najlepiej. Mówię to niedosłownie, ale parafrasując Jego myśli. I w takim klimacie żył. Dla Niego obecność i świadomość obecności Boga w Jego życiu, no to była stylem bycia i działania. I to dawało mu radość. Oczywiście był człowiekiem, doznawał także momentów dotkliwości, cierpienia. Wyraził to najlepiej w swoim dokumencie o cierpieniu. Powiedział tam przecież, że nie jesteśmy w stanie do końca wytłumaczyć, pozostanie cierpienie jednak tajemnicą. Ale to nie znaczy, że my mamy w naszym praktykowaniu świętości na co dzień być jakimiś cierpiętnikami wyrażającymi tę świętość poprzez sposób bycia udręczonego człowieka. On to wyrażał w sposób normalny, naturalny, ale ze świadomością tą, o której wcześniej powiedziałem. Ojciec Święty doznał tego strasznego ataku 13 maja 81, gdy ten Turek do niego strzelił. Ksiądz prymas wtedy był blisko Ojca Świętego zranionego. To są właśnie takie momenty, które są niezapomniane. Mianowicie audiencja środowa w maju w ten czas została przesunięta na godziny popołudniowe ze względu na to, że plac Świętego Piotra w ten czas był może już mniej nagrzany słońcem, przechył słońca w stronie zachodniej i przesunięto na godzinę 17. Otrzymałem telefon od księdza Stanisława, że Ojciec Święty za chwilę wychodzi na audiencję, proszę przyjść tam do drzwi, bo window zjeżdżał na dół, na Cortile Sisto Quinto i tam wyjeżdżał na audiencję, więc podszedłem, Ojciec Święty dał mi zapisane kartki i mówi, proszę to przeczytać, jak przyjdzie ksiądz Tadeusz, przeanalizujcie to, później na kolację się spotkamy, będziemy na ten temat rozmawiać. No i ja rzeczywiście wróciłem do swojego biura. Jeszcze nie przyszedł ksiądz Tadeusz, ale przychodził za kilkanaście minut, miał przyjść. I czytając, w pewnym momencie ktoś uderza do drzwi i mówi, strzelali do Ojca Świętego. Zbiegłem natychmiast, nie czekając na windę, po schodach na plac Świętego Piotra, ale już Ojciec Święty został przewieziony natychmiast pod pocztę, bo tam było takie miejsce, gdzie miał czekać na
te ambulanse cały. Więc natychmiast też przelecieliśmy tam i oczywiście leżał na marach. No to już była w ten czas dla mnie znak, że koniec pontyfikatu. Okazało się, że ten ambulans przyszedł i pojechali tak, jak opisała prasa. I czekaliśmy na wiadomość jakoś z tej kliniki. Nie mówię o szczegółach, bo to zostało już wystarczająco wyrażone w opisach różnych. W każdym razie czekając z taką niecierpliwością, gdzieś do godziny 11 wieczorem, znaczy w nocy już, otrzymaliśmy wiadomość z kliniki, że Ojciec Święty przeżył, że zabieg się udał, że żaden z organów witalnych nie został uszkodzony. No to dla nas, przynajmniej mówię dla nas, bo z księdzem Tadeuszem Rakoczem czuwaliśmy razem, to był znak nie do wytłumaczenia, to był cud. Ja osobiście, muszę szczerze powiedzieć, w różne cudeńka, opowiadania, no to tak się opowiada, ale tu w tym wypadku to był ewidentny cud. Tutaj palec Boży był z nim, opatrzność Boża czuwała i dla mnie to nie potrzebuję żadnych innych dowodów na to, że to było cudowne ocalenie jego życia, bo opatrzność przewidywała jego posługę w Kościele Powszechnym na tym etapie, w jakim żył, nie zastąpiono. Natomiast miałem taką świadomość, jak wcześniej powiedziałem, że kiedy widziało się to wszystko na tym etapie po oddaniu strzału, aż do tej wiadomości, której oczekiwaliśmy, no to wydawało się, że pontyfikat się skończył i można było często wracać myślą do tych momentów. Mój Boże drogi, ile Kościół i świat by stracił, gdyby ten zamach się był udał. Opatrzność Boża jednak miała inne plany, aniżeli plany ludzkie. No, znaczy, wtedy Ojciec Święty leżąc poprosił o informacje bliższe dotyczące Fatimy. Tak jest, to jest właśnie prawda. Otrzymałem telefon z kliniki Gemelli, że Ojciec Święty prosi o to, żeby mu dostarczyć publikację na temat Fatimy. No więc postaraliśmy się o to, zostały przekazane. Żył tym bardzo mocno i muszę powiedzieć, że dało się absolutnie odczuć, że papież jest przekonany, że to był cudowny palec Boży za wstawiennicę Matki Bożej Fatimskiej, którego ocalił od tego, co było w planach tych, którzy chcieli go już przenieść do domu Ojca przedwcześnie, według planów ludzkich, a nie według planów Bożych. I najlepszy dowód to, że później, w rok później, pojechał do Fatimy z aktem dziękczynienia za ocalenie, o czym cały świat się dowiedział, bo to było transmitowane bezpośrednio. Właśnie jak Ojciec Święty realizował tą swoją spójnię z Bogiem, z Matką Najświętszą, swojej działalności papieskiej, tak jak to było w Fatimie czy gdzie indziej. Ojciec Święty miał dziecięcą ufność i pobożność maryjną. To jest wątek ogromnie ważny także w historii Kościoła, który jest w Polsce. I tu trzeba powiedzieć jasno, że tutaj to, co sługa Boży Stefan kardynał Wyszyński wdrożył jako wątek przygotowania do obchodów milenium, będąc w areszcie, i ten akt zawierzenia, i to wszystko, co później nastąpiło, ta maryjność w duchowości Kościoła, który był i który jest w Polsce, był bardzo bliski papieżowi Janowi Pawłowi II. On tym żył, on się z tym identyfikował. Myślę,
i tu trzeba także to podkreślić, jeden i drugi, sługa Boży Stefan Karnowy-Szyński w młodym, dziecięcym wieku stracił matkę. Jan Paweł II jako dziecko też odeszła. Więc ta emocjonalne uwarunkowanie na pewno miało ogromny wpływ na rozwój kultu maryjnego, który oni bardziej może odczuwali potrzebę wątku matczynego w wymiarach egzystencjalnych każdego człowieka, aniżeli ci, którzy z matką żyli do końca ich lat życia. Więc myślę, że ten wątek odegrał swoistą rolę, żeby lepiej odczytać i zrozumieć zbawczą, służebną posługę Matki Najświętszej w misji zbawczej Chrystusa i w zbawczej misji Kościoła. I Bogu dzięki, że tak się akurat stało, dzięki Bożej opatrzności, że te dwie wielkie figury wniosły tak istotny wkład w wątek maryjny, w teologii, a także w struktury i nauczanie Soboru Watykańskiego II, a później w to wszystko, czym Kościół żył i żyje do dzisiejszego dnia. Myślę, że to jest jeden z takich przyczynków spowodowanych przez opatrzność Bożą, że polski Kościół, jeżeli takie słowo polski, no Kościół, który jest w Polsce, którym się posługał tym pojęciem Jan Paweł II, wniósł bardzo dużo właśnie w kult maryjny w Kościele powszechnym i dowartościował współdziałanie w zbawczej misji Chrystusa Matki Najświętszej. To się wyrażało w tej dewocji, w tej pobożności i w tym wszystkim, czym żył i Stefan Karnowy-Szyński, sługa Boży, i Jan Paweł II jako papież. Pamiętamy przecież wszystkie jego wystąpienia, czy modlitwy do Matki Najświętszej zanoszone przy okazji, czy oddanie narodu i polskiego, ale także całego świata Matce Najświętszej. To były te akty zawierzenia, które odegrały ogromną rolę także w humanizacji świata, o czym może się mało mówi. Proszę pamiętać, że pobożność maryjna to nie jest tylko dewocja, to jest także humanizacja świata w sensie oddziaływania, także poprzez Światowe Dnia Młodzieży i tak dalej, bo ten wątek niewieści w zbawczej misji Chrystusa poprzez posłużebną postawę Maryi jest ogromnie ważny i Bogu dzięki, że został tak dowartościowany, jak został dowartościowany w posłudze Jana Pawła II. Dzień dobry, Macie. Zapytam o góry, papież i góry, papież i ta modlitwa w górach, bo przecież byliście tam nieraz razem w tych górach. No właśnie, no były takie. Ojciec Święty był człowiekiem wolny wewnętrznie. To jest właśnie cecha ludzi, którzy są bezgranicznie oddani sprawie Bożej, głęboko wierzący i cokolwiek czynią, są przekonani, że czynią to zgodnie z wolą Bożą, że spełniają to, co ich według ich sposobu myślenia, odczytywania woli Bożej jest zgodne z posłannictwem Jezusa Chrystusa i dlatego też Ojciec Święty, kiedy został papieżem, no to był po części takim więźniem Watykanu, trzeba to jasno i wyraźnie powiedzieć. Więźniem w tym sensie, że skończyła się ta swoboda, powiedzmy, poruszania się, wyjścia na przechadzkę, wyjazd w góry. To wszystko nabrało innych nieco wymiarów, trzeba się do tego stylu przyzwyczajać. Ale myśmy zaryzykowali raz i drugi, i trzeci, parę razy,
żeby papieża wynieść tak dyskretnie z tego Watykanu. Oczywiście, ponieważ głową Kościoła i rządcą w tym oficjalnie jest papież, więc za jego zezwoleniem czułem się ja, jeżeli o mnie chodzi, tutaj jak najbardziej upoważniony do tego. I miałem samochód, którym jeździłem codziennie do pracy. Znali mnie wszyscy strażnicy, więc parę razy bez wiedzy ich w samochodzie siedział tam ksiądz Stanisław Dziwisz i ksiądz Rakoczy, tam jeszcze Angelo, taki właśnie kamerdyner. I normalnie wyjechaliśmy przy tych pozdrowieniach, jakie normalnie strażacy oddają. Oczywiście z wielkim lękiem, żeby się nic nie stało w drodze. Bogu dzięki, udało się to i mieliśmy wielką satysfakcję. Później oczywiście zostały w to wtajemniczone także władze watykańskie i władze włoskie zewnętrzne, ale w takim ścisłym gronie. Więc te wyjazdy się mnożyły później, ale te pierwsze to były właśnie takie dosyć ryzykowne, trzeba szczerze powiedzieć, ale Bogu dzięki udane. I pamiętam, Ojciec Święty, ile razy spotykaliśmy się przy okazji takich właśnie takich relaksowych spotkań. Zawsze przypominał, mówi Józiu, te były wyjazdy najciekawsze, kiedy można było spokojnie sobie pojechać. Ojciec Święty w ten czas mógł zobaczyć, jak ludzie żyją na co dzień, w miasteczkach, w górach. Do tego stopnia, żeśmy nawet wjeżdżali na narty, na wyciągach i nie był rozpoznany. Ubrany w kombinezon, dwóch przed, on w środku, później na końcu następny ktoś z nas. No i tak było. Więc to są momenty, świadczy to o tym, o wielkim zaufaniu, muszę szczerze powiedzieć. Ojciec Święty tu był całkowicie tak oddany w zaufaniu, że to się uda. A my znów byliśmy przerażeni, żeby coś nie nastąpiło w tym sensie, że mogłoby się nie udać. Ale no, to są takie epizody, które pozostaną zawsze, na zawsze w pamięci. A ja muszę powiedzieć szczerze, że ile razy pamięcią wracam do tych momentów, to proszę pamięci, tego rodzaju zaufanie no, zobowiązuje i ja wciąż do tego wracam. Ten święty człowiek darzył nas takim zaufaniem i tego zaufania nie możemy w żaden sposób naruszyć przed cokolwiek w swoim codziennym życiu i działaniu. Może pogratulować księdzu arcybiskupowi, bo rzeczywiście był znakomitym kierowcą w tamtym czasie. Sam kiedyś skorzystałem w Rzymie, jechaliśmy razem, no i nie dziwię, że i papież wiedział, że jedzie z dobrym kierowcą, ale trzeba podziwiać też odwagę, no bo nie daj Boże, gdyby się coś stało, to byłoby to kłopotliwe trochę. No tak, no, mieliśmy to w pełni, to świadomość. I, no ale to jest, w codziennym życiu tak bywa. Każde wyjście z domu jest ryzykowne. No właśnie. Bywał ksiądz prymas pewnie także na Eucharystii z papieżem. Na mszy świętej. Tak. I jakie ma tutaj doświadczenie, o czym pamięta ksiądz prymas, jak było na tych mszach świętych z Janem Pawłem? Muszę szczerze powiedzieć, że, dla mnie to zawsze była emocja wielka koncelebrować mszę świętą razem z Ojcem Świętym. Ja Panu Bogu dziękuję za to, że nigdy nie
pozwoliłem sobie na to, na ile to oczywiście ode mnie zależało, żeby jakoś się spoufalić, żeby to przeżywać jako rzecz taką normalną, rutynową. Nie. Każde odprawienie mszy świętej z Ojcem Świętym było dla mnie emocjonalnym przeżyciem i z dosyć dużo tremą, muszę szczerze powiedzieć, bo miałem świadomość tego, z kim odprawiamy mszę świętą. Ojciec Święty to czuł, zachowywał się zawsze bardzo spokojnie, życzliwie, ale widział i czuł, że my to przeżywamy. Tak zostaliśmy wychowani. Ja Panu Bogu za to dziękuję, tym bardziej, że ile razy słyszę wypowiedzi nawet różnych artystów, to mówią, że boję się takiego momentu, kiedy przestanie mieć tremę przed wychodzeniem na scenę czy na jakieś wydarzenia, kiedy ma stanąć wobec publiki i tak dalej. Ja Panu Bogu dziękuję za to, że w tej sytuacji, kiedy odprawiam mszę świętą, koncelebrując z Ojcem Świętym, nie pozbyłem się tej tremy i tego respektu. To był też jakiś dar Boży, za który dzisiaj dziękuję, bo tym bardziej to dla mnie dzisiaj jest przekonujące, że czuło się, że odprawia się mszę świętą ze świętym człowiekiem. Ojciec Święty, tak mi się wydaje, bardzo mocno traktował sprawy różnych spotkań, także z tymi możnymi tego świata. Ale jednocześnie czy ksiądz prymas przypomina sobie, jak potem te swoje spotkania przekładał na życie modlitewne, wewnętrzne, po takim spotkaniu z kimś ze świata politycznego? To można powiedzieć tak. Ja myślę, że każde spotkanie Ojca Świętego, czy to z politykami, czy na przykład to, cośmy przeżywali w Polsce, spotkanie z wiernymi. Taki przykład klasyczny. Kiedy przyjechał do Polski w 1991 roku i zamieszkał po raz pierwszy w nuncjaturze, którą myśmy tak na miarę możliwości przystosowali, nie była jeszcze rozbudowana tak jak dzisiaj jest, tylko w tym wymiarze, w jakim była. Mieliśmy taką niewielką kaplicę, później taki franciszkański pokoik z łazienką i taką małą pracownią. I po całym dniu wytężonej pracy, spotkań z politykami, z wieloma środowiskami i tak dlatego przyszedł, przeprowadziliśmy do tego pokoiku, usiadł sobie i mówi: proszę mi dać teraz czegoś do napicia. No więc była tam taki płyn pomarańczowy, napił się tego i po chwili mówi tak: a teraz proszę mnie zostawić w spokoju, ja pójdę do kaplicy, muszę teraz to wszystko przedstawić i zrobić tego syntezę wobec tego, który jest moim powiernikiem i mocodawcą. To był przykład, jak papież podchodził do różnych spotkań. To wszystko później pozostawiał Panu Bogu w swoim syntetycznym później opracowaniu całego dnia. I to był sposób jego bycia i polecania później w modlitwie skutki takich spotkań i z politykami, i z ludem Bożym, który spotykał na co dzień. Ojciec Święty, jak wszyscy wiedzą, był gorącym patriotą, kochał ojczyznę. I myślę, że ta miłość ojczyzny, miłość do Polski, do swoich współbraci jest jakaś wzorcza i on jako święty może być patronem tego umiłowania ojczyzny. Jak ksiądz prymas tutaj mógłby nam podpowiedzieć coś więcej na temat patriotyzmu Jana Pawła II?
tutaj jakiekolwiek słowa wypowiedziane będą niespółmierne do tego, kim był, jak przeżywał, jak się identyfikował, jak dzielił losy ojczyzny, radości, smutki. Z tym, że Ojciec Święty doskonale znał słabości Polaków, ale także znał głębię polskiej duszy, znał głębię tych pozytywów, które są w słowiańszczyźnie, a w narodzie polskim w sposób szczególny, dopracowane przez 1000 lat pracy ewangelizacyjnej. I te pozytywne wątki zawsze wydobywał, patrzył z pewną wyrozumiałością na słabości. Modlił się o to, ażeby zło dobrem zwyciężać. I to była zasadnicza przesłanka w trosce o ojczyznę. Dla ojczyzny byłby zrobił wszystko to, co etycznie jest poprawne i dopuszczalne. I tak też dla tej ojczyzny pracował, aczkolwiek nie wszyscy może dokładnie to odczytywali. Ale muszę powiedzieć, że ile Ojciec Święty wysiłku włożył w to, żeby wyprowadzać Polskę z tego stanu wojennego i żeby nawet osobistości, które miały swój istotny wkład w powstanie tego stanu wojennego, także prezentować, stwarzać okazję, żeby ukazać ich światu, czy nawet we Włoszech, że to są ludzie, którzy nie powinni być oceniani tylko poprzez akt stanu wojennego, ale przecież mają także swoje wartości i na pewno wcześniej czy później z tego stanu wojennego wspólnym wysiłkiem Polska zostanie wyprowadzona i tak się też stało. Więc to wszystko razem wzięte świadczy o jego umiłowaniu ojczyzny, o trosce, ale także o inteligentnej pracy jako autentycznego patrioty dla dobra Polski, dla dobra wszystkich, którzy Polskę stanowią. Bo Polska nie tylko składa się z samych grzeszników albo samych świętych, jest to wspólnota ludzi, którzy są i świątobliwi, i grzesznicy, ale stanowią wspólny naród, który żyje wartościami od 1000 lat. I papież to wszystko nosił w swoim sercu i przedkładał to Panu Bogu w swojej modlitwie, prosząc o dar mądrości dla wszystkich Polaków i dla polityków także. Czy ksiądz prymas mógłby nam jeszcze uszczknąć jednej rzeczy, mianowicie wiedzieliśmy, że Ojciec Święty dowiadywał się o działalności księdza Popiełuszki. I czy wtedy, właśnie gdy ksiądz Popiełuszko zaczynał tutaj już działać, czy Ojciec Święty rzeczywiście nie dawał jakichś sygnałów, pozdrawiał to, co robił ksiądz Popiełuszko, czy błogosławił? Ojciec Święty był człowiekiem, który każdy pozytywny wątek wywodzący się z przesłania ewangelicznego i autentycznej, szczerej służby człowiekowi w kontekście, powiedzmy, przekazania miłości Boga i bliźniego, a zwłaszcza światu pracy w ten czas, ogromnie doceniał i te wiadomości, które przychodziły, bardzo cenił, bo przecież ksiądz Jerzy modlił się na Żoliborzu, w tej świątyni, której proboszczem był ksiądz Bogucki w ten czas, miał z nim wsparcie. No właściwie fragmentami przemówień Ojca Świętego się posługiwał. Nie wiem, co było powodem, chyba to, że były masy ludzi, którzy uczestniczyły w tych mszach świętych i go słuchały. I dlatego Ojciec Święty doceniał ten wątek służebny, modlitewny księża Jerzego. O tym przychodziły relacje, wiadomości, które przyjmował także w duchu
wdzięczności i księdzu Jerzemu, i także Panu Bogu, że jest taki kapłan, który znajduje zrozumienie i ducha i jego modlitewnego ludzie odczytują prawidłowo. To proszę pamiętać, Ojca Świętego zawsze była taka zasada. Pamiętam to, jak kiedyś poruszaliśmy jeden temat, mówi, jeżeli ta sprawa pochodzi od ludzi, to sama umrze. Jeżeli to pochodzi od Boga, to nie zaczynajmy z nią walczyć. I myślę, że w kontekście posługi księdza Jerzego tak należy odczytywać postawę Jana Pawła II. No bo patrzyliśmy na Ojca Świętego, który kręgnął przy grobie księdza Jerzego. Prawda? Byłem świadkiem tego. No właśnie i to było bardzo takie wzruszające. Ojciec Święty przyszedł sam do jego grobu, do grobu męczennika i modlił się właśnie za niego, a jednocześnie pokazał, że bardzo szanuje kapłana, który jednak oddał życie za wielką sprawę, oddał życie jako męczennik. I stąd dzisiaj także myślimy o księdzu Jerzym, który już obok razem należy do grona błogosławionych Kościoła. Tak, męczennik. Myślę, że komentarzem do tego i odpowiedzią na pytanie postawione na początku jest właśnie to, co uczynił Ojciec Święty. Ja byłem świadkiem tego w ten czas na Żoliborzu, kiedy papież nie tylko wstąpił, ale później podszedł do tego krzyża, tam w formie grobowca uklęknął tam i złożył także w tej formie jak gdyby podziękowanie temu kapłanowi za to, co uczynił, a także w formie modlitewnej wyraził to wszystko, co jego serce czuło, a co się wyraziło później w beatyfikacji. Więc myślę, że ten gest i to wszystko, co zostało dotknięte teraz w słowach księdza Infuata, jest wymownym znakiem i wymowną odpowiedzią bez słów, jak oceniał, jak widział posługę księdza Jerzego. Księże prymasie, zbliża się czas kanonizacji. Księże prymas pewnie także będzie obstawał za jakimś programem duszpasterskim, bo to jest taka ostatnia prosta przed tym bardzo wielkim dniem, nie tylko dla Jana Pawła II jako świętego Kościoła powszechnego, ale i dla naszej ojczyzny. No właśnie, więc ja może najpierw wypowiem takie moje przekonanie. Gdy chodzi o świętość Jana Pawła II, ja nie potrzebowałem procesów beatyfikacyjnych ani kanonizacyjnych, bo dla mnie wewnętrznie o jego świętości byłem przekonany na co dzień i ja niezależnie od beatyfikacji za jego wstawiennictwem modlę się i uważam go za świętego. Jest potrzebny proces beatyfikacyjny, kanonizacyjny dla historii, dla potomnych, dla tych wszystkich, którzy Jana Pawła II nie znali, a poza tym jest potrzebny także, że Urząd Nauczycielski Kościoła, gdy chodzi o kanonizację, ogłasza w sposób autoratywny, że ten sługa Boży, w tym wypadku błogosławiony, praktykował cnoty chrześcijańskie w stopniu heroicznym. I to jest dokumentacja, która pozostanie na wieki, tak jak pozostała dokumentacja po kanonizacji świętego Stanisława biskupa i męczennika i wielu innych. I za to Panu Bogu i dziękujemy i będziemy dziękować. Natomiast z punktu widzenia duszpasterskiego powinniśmy mieć jako Polacy świadomość tego, że kanonizacja
jak również Światowy Dzień Młodzieży, który się zbliża później po kanonizacji. To są te momenty, które z punktu widzenia duszpasterskiego powinny być maksymalnie wykorzystane, dlatego że to jest szczytowy moment, kiedy postać błogosławionego Jana Pawła II może być jeszcze bardziej ukazana światu i zwłaszcza jego nauczanie. Dzisiaj to, co słyszymy w wypowiedziach obecnego papieża, kiedy byśmy wniknęli w to wszystko, nawet co jest w dokumencie, o którym Franciszek mówi z Aparycida, te wszystkie treści znajdziemy w nauczaniu Jana Pawła II. Papież wydobył pewne wątki obecne z nauczania Jana Pawła II i nadaje im aktualny dzisiaj charakter, ale te wszystkie wątki odczytamy i znajdziemy w dokumentach, które Jan Paweł II i napisał, i wygłosił. Byłaby piękna praca, gdyby taka praca, praca naukowa, także porównania tego, co głosi obecny papież z tym, co głosił Jan Paweł II i tak dalej. Ale mnie chodzi o jedno zasadniczo rzecz, że byśmy jako Polacy, bo myślę, że świat cały, zwłaszcza młody świat, młodzieży, pamięta i docenia to, co uczynił Jan Paweł II, gdy chodzi o ideę Światowych Dni Młodzieży, o zapoczątkowanie tych dni, o ich rozwój w wymiarach światowych. I temu na pewno będzie nadal starał się dawać wyraz. Ja wróciłem teraz z Brazylii i muszę powiedzieć, że wielką radość młodzież wyraża, że ten Światowy Dzień Młodzieży następny będzie w Krakowie, będzie w Polsce. Mówi, przyjedziemy i będziemy się cieszyć z ojczyzną Jana Pawła II, który dał początek Światowym Dniem Młodzieży. Natomiast dla nas, Polaków, dla wszystkich, powinno, nawet dla tych, którzy mają inne, powiedzmy, źródła motywacji ich działania, powinno być wyzwaniem, abyśmy tę postać i wielkość jego osoby i jego myśl wyrażoną w nauczaniu upowszechniali i pokazywali samym sobie i także środowisku, w którym żyjemy i całemu krajowi, że ten człowiek, który przyjechał z teczką na konklawę, napisał pierwszy dokument po wyborze na papieża, do tego tak szybko, że w marcu 1979 roku został opublikowany jako encyklika Redemptor Hominis. Kiedy pytam się Ojcze Święty, kiedy Ojciec Święty miał okazję to wszystko przemyśleć, mówi, a kartki otrzymywaliśmy prawie codziennie zapisane własnoręcznie. A mówi, człowieku, ja to wszystko z Polski przywiozłem. Ja to tylko przelałem na papier, ja tym żyłem na co dzień w ojczyźnie. Tym bogactwem, którym żył tu, podzielił się z całym światem i okazało się, co Polska może dać światu. Dała poprzez nauczanie Jana Pawła II. Tylko że musimy sobie szczerze powiedzieć, że jest po części prawdą, że Polacy kochają papieża, lubią widzieć jego zdolności oratorskie, ale treściami ewangelicznymi, które głosił i tym wszystkim, co wyraził w dokumentach, gdyby Polska żyła do głębi dzisiaj i zgłębiała treści, to by i społeczna nauka, i justycja distributiva, czyli sprawiedliwość społeczna w Polsce, może troszeczkę inaczej wyglądała. Wydaje mi się, że wszyscy, niezależnie czy mniej lub bardziej wierzący, czy mniej lub bardziej modlący się, powinniśmy od tej głębi sięgać, żeby stawać się bardziej ludźmi, żeby umieć się dzielić z drugim człowiekiem tym dobrym wspólnym, które gromadzimy, a nie egoistycznie zabiegać o zwycięstwo tej czy innej partii politycznej, nie wiadomo z jakich powodów, no prywaty. Natomiast proszę pamiętać, Ojciec Święty
to uczynił, żeby Polska była krajem uczciwym, żeby ludzie w Polsce byli ludźmi sumienia, żeby dobro wspólne stanowiło wartość dla wszystkich, największą jako wartość w wymiarach egzystencjalnych i abyśmy tym dobrem wspólnym umieli się sprawiedliwie dzielić, bo przecież wszyscy jesteśmy ludźmi tego samego narodu, mamy te same prawa, mamy różne obowiązki, ale nie powinno w Polsce być ludzi, którzy przymierają z głodu i takich, którzy mimo wykształcenia żyją, powiedzmy, no, w ubóstwie. A bywa tak, że zdolność bogacenia się przez niektóre osoby czy pewne środowiska jest zastraszająca. Nie ma nic wspólnego z sprawiedliwością społeczną, z przekazaniem bliźniego, miłości bliźniego. Myślę, że ten moment kanonizacji powinien nas wszystkich zmobilizować do refleksji, do większego altruizmu, do tego, ażeby w naszej miłości własnej, którą nazywamy egoizmem, znaleźć taką przestrzeń dla drugiego człowieka, która będzie no, jakoś zbliżona do miłości własnej, jaką mamy w stosunku do własnej osoby. Jest to wielkie zadanie i wielka praca nad sobą w wymiarach indywidualnych, ale także w wymiarze całego społeczeństwa. Pamiętajmy o tym, że gadulstwem świata nie zmienimy, tak nam kiedyś profesor Tokarczuk, później arcybiskup Przemyski, często mówił na swoich wykładach. I bardzo bym się cieszył, gdyby w Polsce mniej było gadulstwa i obietnic, a więcej sięgania do treści nauczania Jana Pawła II i aby te treści stawały się ciałem w tym sensie, że wszyscy, którzy Polskę stanowią, będą mogli z nich praktycznie korzystać, a w ten czas nasza wspólnota narodowa będzie zapewne bardziej rodzinna, bardziej zbliżona do ideału myślowego i nauczania Jana Pawła II. Bóg zapłać, serdecznie dziękuję księdzu Wilmansowi za tę cenną wypowiedź. Bóg zapłać.